A to pocztówki ze starej Warszawy. Pierwsze omnibusy konne pojawiły się w stolicy w 1822 roku. Wkrótce będzie to już 200 lat. Dziś wąskimi uliczkami Starego Miasta można ponownie odbyć sentymentalną podróż w przeszłość. Zabytkowe budynki stolicy oglądane przez okna z dawnych pojazdów pozwalają odtworzyć wizję miasta ze starych zdjęć. www.um.warszawa.pl